Każdy z nas ma swoje granice, możliwości i inny poziom akceptowalnego ryzyka. Nie ma nic złego w powiedzeniu sobie czasami nie i zawróceniu z raz obranej ścieżki. Świadomość własnych ograniczeń jest najlepszą drogą zadbania o własne bezpieczeństwo, które, jak zawsze powtarzam, jest najważniejsze. Dlatego dzisiaj prześledzimy nasze przygody na feracie OTK i spróbujemy odpowiedzieć sobie na jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Kiedy się wycofać? Cześć, dziś znowu widzimy się pod Wiedniem. Tym razem postanowiliśmy zmierzyć się z najtrudniejszą feratą w okolicy, osławionej OTK Klatersteig. Popatrzcie na tą ścianę. Nie jest specjalnie imponująca i wygląda dosyć niepozornie, prawda? Nic bardziej mylnego. To właśnie tutaj znajduje się najtrudniejsza ferata w okolicy Wiednia. Zresztą, co by dopowiadał? Popatrzcie sami na te wyceny. D, D na E, D, D, C na D, D. Dobra, wystarczy. Chyba rozumiecie, co miałem na myśli, mówiąc o trudnej feracie. Proponowany czas przejścia to 2 godziny. Ile nam to zajmie? Zobaczymy. Albo i nie. Udało nam się podejść pod feratę OTK Klatersteig. Ferata wyceniana jako trudna. Ale my też jesteśmy trudni, więc świetnie sobie poradzimy. To będzie dobry dzień. Tego buła, a tuła. Double bu. Podwójny bu obok buła. Myślę, że to zrobimy. Będzie okej. Będzie? Zobaczymy. Tak. Próbujemy. Tak strasznie. Co to, zaraz ruszamy? Nice. Grzegorz idzie jako pierwszy. Zaraz za nim Miłosz. OTK to jedna z nielicznych ferat, które całe trzymają poziom. Dlatego idziemy ze świadomością, że pierwsze 20, a może nawet 30 metrów zweryfikuje możliwości naszej ekipy. Na takiej wysokości jeszcze dosyć sprawnie można się wycofać. Droga wymaga dobrej pracy nóg, odporności psychicznej oraz odpowiedniej siły i wytrzymałości. Razem z Grześkiem bardzo sprawnie pokonuję pierwszy odcinek. Innym nie idzie tak dobrze. I o tym będzie ten film. O walce, o zmaganiach, o dobrych decyzjach i o tych gorszych. Dobrze, zaczęliśmy wcześniej, mimo że to jest południowa wystawa, to jest jeszcze dość przyjemnie. Pełno chmur na niebie, jest chwilę po 8, chyba 8.30. No pewnie koło 10 będziemy u góry. Siłowo na nodze. Też się nie czuję pewnie już tu na dole. Jak tam na razie? Piątko. Bardzo mało chwytów na ścianie, a to dopiero początek i jeden z prostszych odcinków. Nie pamiętam, czy też skała była wilgotna, ale uznałam, że lepiej się wycofać w tym miejscu, niż mieć problemy wyżej. To? Nie, ja nie. Dobrze byłaś. Nie, ja będę musiała zejść. Tak? Mieliśmy plan, że całą zimę będziemy chodzić. Taki był plan, a potem Dolomity. I będziemy zdobywać wszystkie E. I w ogóle to przyjedziemy na wspinaczkę. Ja jestem cała spocona, jak na niego patrzę. To mój brat młodszy. No tak. No, jest duży postęp. Łukasz się przesunął parę metrów, odpoczął na auto i ruszył dalej. Jak Łukasz przejdzie ten okap, to wtedy spróbuję. To śmiało mów. Musiałam odpuścić, bo ferata miała ponad 200 metrów o podobnym poziomie trudności, a ja już na odcinku pierwszych 20 metrów potrzebowałam 4 razy odpocząć na auto. Więc uznałam, że na bank nie powtórzę tego wysiłku jeszcze 10 razy, nie ma się co oszukiwać. No to moja wycieczka się skończyła. Wracam. O tyle o ile. Kombinuję jak. No ci mogę coś podnieść tutaj, wpiąć. Nie. Generalnie już końcówek, jeżeli dom gdzieś tutaj stawić. Stopy. Tu masz super stopień, właśnie tam gdzie pokazałeś, ten drugi, tu. Pierwszy etap feraty był dla mnie wymagający. Braki w technice nadrabiałem siłowo, co przez pewien czas działało. Jak było? Siłowo? Kurwa, ręce zapocone, przydałaby się magnezja. Nie jestem doświadczonym wspinaczem. Sport, który uprawiam regularnie i od dawna, to kolarstwo dystansowe,
które rządzi się nieco innymi prawami. Tu mamy przykład odpadnięcia na drabince. Wypadł krem do opalania, nie był należycie zabezpieczony. Pierwsze odpadnięcie było dla mnie zaskoczeniem. Miałem dobry chwyt, miałem oparcie na nogi, wiedziałem co zrobić dalej. W momencie, w którym się od tego zabrałem i pojawiło się obciążenie na ręce, to chwyt po prostu puścił i poleciałem. Lot na szczęście krótki, niezbyt spektakularny. Sprzęt do asekuracji zadziałał jak powinien. Natomiast kopniak był. Więc powisiałem tam na autosekuracji dosyć długo, posilając się batonami, zbierając siły, wyciszając i decydując w zasadzie co teraz. Fragment, który wszedłem do tego miejsca, był dosyć trudny do wejścia. Próba schodzenia nim wydawała się i skomplikowana, i ryzykowna. Natomiast idąc dalej, był fragment już prostszy, który prowadził do zejścia awaryjnego. Więc koniec końców taka była decyzja, żeby przejść ten kolejny kawałek i odbić od trasy przy zejściu awaryjnym. Idziemy dość powoli, ale z przygodami. Łukasz się trochę poślizgnął, więc dajemy mu czas na odpoczynek i powoli pniemy się do góry. Widoki są przepiękne. Ferrata wymaga od nas odrobinę więcej, ale jest naprawdę ładnie. Jakiś komentarz? Jest przepięknie. Zapraszam, w cieniu przyjemniej. Okay, może ustalmy kilka rzeczy. Pierwsza, czy kiedykolwiek byłeś w jakimś programie tworzenia superżołnierzy? Czy jak byłeś mały, kojarzysz jakieś kąpiele w kociołkach? Ja powiem tylko tak, pierwsza zasada. Kiedy w końcu docieramy do miejsca, które umożliwia ewakuację, próbujemy zdecydować co dalej. A że została nam sama końcówka feraty, to nie jest łatwa decyzja. Teraz będę potrzebował ponowy reality checka. Proszę o szczere i bezpośrednie opinie, bo ja bym szedł dalej. Ale tam jest jedno super krótkie D. Nie, nawet dwa są z tego. Dwa są D. Nawet tylko idź powoli, wybieraj stopnie, odpoczywaj, to bez problemu zrobisz. Nie, decyzja należy do ciebie według mnie. Tylko wiesz, jak się czujesz, nie? Decyzja należy do mnie, ale jakby pytam szczere opinie, czy uważacie, że powinienem wrócić. Na pewno jesteś w stanie to zrobić. Ja nie mam zdania. Na pytanie, dlaczego nie zszedłem zejściem awaryjnym, tylko postanowiłem iść dalej, nie posiadam prostej odpowiedzi. Złożyło się na to sporo czynników. Fragment, który pokonaliśmy od punktu, w którym odpadłem, do rozejścia szlaków, utwierdził mnie w iluzji, że mam siłę, że idę dalej bez problemów. Wciąż na tym etapie szukałem, gdzie leżą moje granice, a ze szczytu potrafi być silny. W momencie, w którym zaczęły się jakiekolwiek trudności techniczne, jakiekolwiek bardziej skomplikowane miejsca, okazało się, jak niewiele daje pół godziny przerwy. Będziesz musiał się podciągnąć i włożyć nogę. Pamiętam trawers, na którym musiałem o linę zapierać się łokciem, albo nawet pod pachę musiałem brać tą linę, tylko po to, żeby się tam utrzymać, bo ręce już nie spełniały tej funkcji. Pamiętam ostatnią ściankę, na której znowu trzeba było przez moment przewiosłować natarcie i ręce zwyczajnie odmówiły ponownie posłuszeństwa. Tym razem bez lotu, ale odpadłem drugi raz, osunąłem się kawałek po tej ścianie. W tym momencie żałowałem, że nie wziąłem z sobą więcej sprzętu. Poza własną autoasekuracją i jednym ekspresem nie miałem nic. Na szczęście to wystarczyło do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Cel był jeden. Przeciągnięcie Łukasza przez najtrudniejsze miejsce. Jak to się wydarzyło? Wpiąłem się ekspresem w linę i opuściłem swoje auto. Pierwsze podejście się nie udało. Zabrakło dosłownie kilku centymetrów. Na szczęście w drugim udało mi się zejść odrobinę niżej i Łukasz zdołał wpiąć się w karabinek. Później poszło już szybko. Wciągnąłem Łukasza do góry i wpiąłem w kolejny punkt asekuracyjny. Dopiero później dowiedziałem się, że Łukasz miał plecak pełen sprzętu, który zdecydowanie usprawniłby całą operację, ale w stresie po prostu o tym zapomniał. Oczywiście cała akcja odbywała się pod czujnym okiem gapiów, wśród których nie zabrakło Agaty i Ani. Cały cię sięgają zenitu.
Jak tam, Ania? No spokojnie. Kawka była pyszna. Ania, no spokojnie, ja jestem wkurwiona i zdenerwowana na chłopaków. Ale już teraz dzielnie idą. Jedyny powód, dla którego nie musiałem być stamtąd ściągany helikopterem, był taki, że Miłosz jest niedorzecznie potężnym człowiekiem i zwyczajnie wciągnął mnie na górę. Dobra robota. Udało się przeżyć. Dziękuję bardzo za ratowanie dupy. Nie ma sprawy, polecam się. Również polecam tego Allegrowicza. Piękna ferata, wymagająca siły, wytrzymałości, psychiki. Wszystkiego co najlepsze. Jedna z piękniejszych, jaką zrobiłem i super. Dobra robota, Grzesiek. Piona. Super. Dobra robota. Super, super było. Taka piratka. Jak widzicie, daliśmy radę wejść na szczyt. Jednak ten dzień został z nami na dłużej i zaowocował wieloma, niekiedy trudnymi dyskusjami. Obiektywnie powinniśmy rozdzielić się przy pierwszej możliwej okazji. Jednak chęć wspólnego wejścia na szczyt była po prostu zbyt silna. Dzisiaj, idąc na tak trudną feratę, zabrałbym z sobą zdecydowanie więcej sprzętu. Kilka repów, przyrząd zjazdowy oraz co najmniej kilka metrów liny, żeby w razie konieczności kogoś po prostu podciągnąć. I to liną, a nie ręką. A w sytuacjach wątpliwych raczej bym zniechęcał niż zachęcał do kontynuowania przygody. Zawsze jest następny dzień, następne wyjście. Ten film jest swojego rodzaju rozliczeniem i zamknięciem tej historii. Widzę, jak w czasie zmieniło się moje podejście do ryzyka. Rzeczy, które kiedyś zrobiłbym bez mrugnięcia okiem, teraz wydają się lekkomyślne i niepotrzebne. Relacje, założenie rodziny oraz nabyte doświadczenia dały mi zupełnie nową perspektywę w ocenie ryzyka. Na koniec poprosiłem jeszcze Grześka, Agatę i Łukasza o krótkie podsumowanie tej historii. Dzięki za szczerość. Dziś jesteśmy już mądrzejsi. Wiemy, że ostatecznie nikomu nic się nie stało, ale uświadomiło mi to, że powinienem realnie oceniać sytuację i wyrażać swoją opinię. Co ktoś z tym zrobi? Na to już nie mam wpływu. Ale przynajmniej wiem, że dałem i samemu sobie, ale przede wszystkim komuś jakiś inny punkt widzenia i możliwość spojrzenia na całą sytuację z szerszej perspektywy. Nie żałuję, że zrezygnowałam z feraty. Zmierzę się z nią w przyszłym roku. Ale żałuję, że poszliśmy wtedy na nią, wiedząc, jak zróżnicowane mamy umiejętności. W tamtej chwili uznałam, że przecież warto spróbować, a jeśli okaże się, że to ponad nasze siły, to zawsze można się wycofać. W każdym razie do pewnego momentu. Natomiast totalnie nie przyszło mi do głowy, że nie wszyscy muszą w ten sposób pomyśleć. Miałam ciekawy miks emocji, patrząc na to wszystko z góry, bo z jednej strony byłam bardzo zatroskana i bałam się, że coś może się stać mojemu bratu, a z drugiej strony miałam ochotę go zabić za decyzję o kontynuacji feraty. Byłam przerażona i wściekła. Widziałam, w jakim tempie idzie grupa. To było 3 razy dłużej niż szacowane. Widziałam też mojego brata, jak idzie niepewnym krokiem, z przykurczonymi rękami. Wiedziałam też, że już raz odpadł i idzie z naderwanym absorberem, więc jakoś byłam przekonana, że to tempo, odpadnięcie i uszkodzenie sprzętu to są jednoznaczne wskazówki, żeby zrezygnować przy pierwszym możliwym odejściu. A ponieważ zapadła inna decyzja, zobaczyłam, jak koledzy mijają odejście, to moja wyobraźnia zaczęła szaleć. Naprawdę mówiąc, nigdy więcej nie chcę czegoś takiego przeżyć. Czy teraz postąpiłbym tak samo? Zdecydowanie nie. Miałem dużo czasu, by przemyśleć wszystko, co się tamtego dnia zdarzyło, by zobaczyć wszystkie błędy, które popełniłem, fikołki logiczne, którymi usprawiedliwiałem sobie decyzję o pójściu dalej. Fakt, że wyszliśmy z tego wszyscy bez szwanku, nie zmienia tego, że naraziłem wtedy zupełnie niepotrzebnie siebie i ludzi wokół siebie, więc nie. Zresztą, jaki byłby sens tego typu sytuacji, jeżeli nie wyciąga się z nich lekcji. Boli mnie morda od tego nagrywania już.